W tym wideo odpowiem Ci na pytanie o kontroli ZUS z domu. No, nie jest pewnie dla Ciebie tajemnicą, że powiernik Twojej czy mojej emerytury cienko wszędzie szuka oszczędności dramatycznie, gdzie się da, szczególnie na osobach chorych, na zwolnieniach lekarskich czy tam na jakichś innych. No, pomińmy fakt, że mniej na pensji swojego prezesa, ale nie będę tutaj małostkowy, bo pamiętam, że do denominacji w 1995 też byłem milionerem. Natomiast jak się interesują szczegóły wypłaty prezesa, musisz sięgnąć do gazet typu Fakt, Super Express, no, które to lubują się w obnażaniu niesprawiedliwości społecznych. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dostałem ciekawego maila od mojego widza, a w sumie od pewnej pani. No, panie doktorze, bardzo lubię pana bloga, śledzę go nieustannie i czy w związku z moją prośbą mogłabym liczyć odpowiedź na to pytanie? No, w sumie od tego jestem tam, gdzie jestem w stanie coś sensownego odpowiedzieć. Jak wygląda kontrola ZUS w domu? Czy muszę ich wpuszczać do środka? Czy będą kazali pokazywać leki? Czy będą mnie badać? Jak to wygląda? Dziękuję. No, w sumie sprawa jest prosta. Na wszelki wypadek mimo wszystko obejrzałbym jakieś upoważnienie czy coś w tym stylu. Po chałupach łazikują różni ludzie, jakieś że tak powiem, różni komiwojażerzy, różni domokrążcy, na wnuczka, na innego, także no, pewna, być może przesadna ostrożność nie jest tutaj, że tak powiem, niewskazana, czyli będziesz ostrożny, wylegitymujesz tego gościa, nie bój się upomnieć o swoje prawa, także jeżeli, że tak powiem, jest z jakiejś instytucji państwowej, powinien to ładnie wszystko okazać. No i tak, jeżeli chodzi o ZUS, z reguły przyjeżdża jakiś urzędnik, czasem nawet mu fundują taksówkę, no, aby sprawdzić, czy w ogóle jesteś w domku. Jeżeli ma to szczęście, złapie Cię oczywiście na przerzucaniu 5 tony węgla, no, kiedy byłeś dzień wcześniej u neurologa z bolącym kręgosłupem, czy powiedzmy malującego mieszkanie, kiedy masz 40 stopni gorączki. No, nie wytłumaczysz się wtedy, że te 40 stopni spowodowało, że byłeś w malignie i nie wiedziałeś, co robisz. Częsty problem praktyczny, wyjścia do różnego rodzaju sklepów, aptek, no, czy gdziekolwiek indziej. No i wtedy musisz złożyć jakieś pisemne wyjaśnienie, szczególnie no, jak miałeś napisane, że chory musi leżeć. Także gdzie byłeś, jak ciebie nie było. Przypomina mi to taką bajeczkę Pszczółka, Majowa i Gucio. Jak to śpiewał chyba Wodecki, gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Gdy przyjdzie lekarz, sytuacja jest troszeczkę ciekawsza. Tenże lekarz, orzecznik ZUS-u ma prawo Cię zbadać. No, jak to zrobi w takim domku? No ale prawo ma, czyli co robi? No, ogląda leki, patrzy na dokumentację, zapyta Cię o objawy choroby. No, jeżeli masz na przykład zapalenie jajników, no ciekawe jak Cię zbada, no ale możliwości ma w pewien sposób ograniczone, no ale coś tam, przynajmniej jakąś namiastkę badania robi czy markuje. Z doświadczenia moich pacjentów wiem, że lekarze wysyłają raczej do uzdrowienia wyjątkowo przewlekłych chorych. Często to się lekarzom, orzecznikom udaje. No pytanie, dlaczego się udaje im, a nie na przykład mi? No powiedzmy, no, jeżeli świętej pamięci nasz papież Jan Paweł czynił cuda i jest to gdzieś tam udowodnione, no, czemu ma się to nie udać lekarzowi ZUS-u? W końcu on skończył 6 lat medycyny, a nie nasz świętej pamięci papież, jeden czy drugi. Mam taką cichą nadzieję, że ktoś kiedyś popełni pracę naukową na ten temat. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się z nim na swoim ulubionym forum, portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, Google+. No, jeżeli jesteś, a w sumie nie jesteś moim subskrybentem, zrób to już teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmu. Wystarczy tylko kliknąć tutaj
linki poniżej i po prawej mojej stronie, po twojej lewej. No i wtedy nie ominiesz żadnego najciekawszego czy najnowszego mojego materiału. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No, sytuacja jest taka ciekawa z etycznego czy moralnego punktu widzenia. Najciekawsza w takich przypadkach z pogranicza, prawda? No, ZUS musi oszczędzić, ty jeszcze się czujesz chory. No, jakby to powiedzieć, jak tu zrobić, żeby był wilk syty i owca cała. I wtedy tak, ta kontrola zwolnień przypomina mi troszeczkę zabawę w kotka myszkę, w kotka i myszkę. No, złośliwy, gdybym był złośliwy, powiedział, że grę w durnia. ZUS z jednej strony wie, że niezbyt wiele może ci tak naprawdę zrobić podczas tej kontroli, no ale jeżeli nie zostaną cię w domu, łupną ci jakąś decyzję administracyjną, no to ty się musisz tłumaczyć, że nie jesteś wielbłądem. No, u części osób nawet samo to nękanie może przynieść jakiś pożądany skutek, że ubezpieczony jakoś został zmobilizowany przez samą obecność tegoż to radiestety. No i szybciej dochodzi do zdrowia, dla świętego spokoju. Także bye bye, koniecznie skomentuj to wideo. Skomentuj poniżej tego filmu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Także. Natomiast jeżeli chcesz jakąś porcję nowych dowcipów o ZUS-ie, są do tego strony tematyczne. Moja żona na przykład wynajduje to gdzieś na Facebooku. Bye bye.